Mamy przed sobą taki szereg, minus 1 druga, plus 1,5, minus 4,5, plus 13,5, minus 40,5 i tak dalej. Te trzy kropeczki tutaj mają oznaczać, że mamy do czynienia z szeregiem nieskończonym. I co? I wygląda na to, że jest to szereg geometryczny, czyli taki, że każdy następny wyraz powstaje poprzez pomnożenie poprzedniego przez ustaloną liczbę zwaną ilorazem tego szeregu. Czyli rzeczywiście tak, 1,5 to jest minus 3 razy minus 1 druga. Czyli żeby z pierwszego wyrazu dostać drugi, to trzeba pomnożyć przez minus 3. Jak drugi pomnożymy przez minus 3, czyli 1,5 razy minus 3, to rzeczywiście jest minus 4,5. Potem minus 4,5 mnożymy przez minus 3, no to mamy 13,5 rzeczywiście. No i tutaj też się zgadza, czyli to jest szereg geometryczny. Może zapiszmy go teraz tak, jak zwykle zapisujemy szeregi geometryczne, czyli wyraz pierwszy, czyli minus 0,5. No to będzie taka suma. Tu będzie ten wyraz pierwszy, on będzie mnożony i dodawany. Będzie to mnożony przez iloraz do odpowiednich potęg. Najpierw jest do potęgi zerowej, potem jest minus 3 do potęgi pierwszej, potem jest minus 3 do potęgi drugiej i tak dalej, prawda? O, tak? Do zerowej, czyli 1, to jest minus 1 druga, potem jest minus plus, prawda? Plus 1,5, potem jest minus razy, to jest to i tak dalej, prawda? Tak? No i może jeszcze zapiszmy ten szereg w postaci taki z użyciem notacji sigma, znaku sumy, jak to zwykle się szeregi zapisuje, czyli suma od powiedzmy n równego 0 do nieskończoności. No i co? I tu będzie tak minus 0,5, no i właśnie razy ten iloraz, czyli minus 3, minus 3 do potęgi n tej, prawda? Dokładnie tutaj jest. Tak jak tutaj jest początek, tu jest to zapisane. No i teraz pytanie jest takie, czy ten szereg jest zbieżny, to znaczy, czy te sumy tutaj, jak dodajemy coraz więcej tych wyrazów, czy zbliżamy się do jakiejś liczby. No i jak było mówione w jednym z poprzednich filmów, warunek konieczny zbieżności jakiegokolwiek szeregu, no nie tylko szeregu geometrycznego, jest taki, że wyraz ogólny musi dążyć do zera, prawda? No a tutaj to jest minus 1 druga z minus 3 do n. No minus 3 do n to jest coś, co bardzo szybko rośnie, wartość bezwzględna rośnie. Czyli ten wyraz tutaj jest na przemian dodatni ujemny i widać tak, jak tutaj on jest coraz większy co do wartości bezwzględnej. No i to, czyli ten warunek konieczny nie jest spełniony. Czy też tak jak mówiliśmy o szeregach geometrycznych, no szereg geometryczny taki, czyli suma od n równego 0 do nieskończoności, no właśnie a0q do n tej, taki szereg jest zbieżny tylko wtedy, jeżeli moduł q jest mniejszy od 1. Zbieżny, jeżeli to, no a jeżeli moduł Q jest większy równy 1, to ten szereg jest rozbieżny. Czyli tutaj, ponieważ iloraz jest równy minus 3, czyli moduł minus 3 jest większy od 1, zatem ten szereg jest rozbieżny. Tak, czyli jak wykonujemy kolejne te sumy, no to nie zbliżamy się do żadnej liczby, tylko dostajemy coraz bardziej dodatnie, coraz większe dodatnie i ujemne liczby. Właśnie, bo ja tu zobaczmy kilka pierwszych takich tych sum, jak to wygląda, prawda? Suma pierwsza, S1, czyli pierwszy wyraz to jest minus 1 druga, potem jest minus 1 druga plus drugi wyraz, czyli plus 1,5 to jest 1, potem suma trzech wyrazów jest 1 minus 4,5, czyli minus 3,5, no potem jest suma czterech wyrazów, czyli suma 3 plus 4, czyli jest 10, potem jest... I widać, że dzieje się tak, że te sumy są na przemian dodatnie i ujemne, ale ich wartości bezwzględne rosną. I rzeczywiście te sumy to tak na przemian są dodatnie i ujemne i rzeczywiście co do wartości bezwzględnej one rosną nam do nieskończoności. No i taki szereg geometryczny o ilorazie właśnie co do modułu większym równym 1 nie jest zbieżny.